Cześć, witam was w kolejnym vlogu. Dalej orze, ale jak widzicie orze naszą szóstką, pół zamieszaną. Czemu tak? No, że tak powiem, piątkę mam unieruchomioną. Czekam na część, ale część będę mieć chyba za dwa tygodnie dopiero, dlatego no logiczne, że tak było, zmiana, że tak powiem, pługa. Jaką część? Mianowicie stworzeń trzymający ramę z wieżą, że tak powiem, oryginalny. Pękło zabezpieczenie, bo led się, że tak powiem, obrócił przy tym zabezpieczeniu i lekko się wysunął i przy obracaniu po prostu się skrzywił. Na oryginał trzeba czekać 3 tygodnie, więc, że tak powiem, dorobiliśmy, ale widocznie był to za twardy ten bolec, dorabiany i po prostu pękł. Dlatego piątka jest unieruchomiona, zapiąłem szóstkę. Szóstka jest naszym, że tak powiem, rocznikowo najstarszym pługiem. Tutaj jest chyba 2000 rocznik tego pługa, ale tak, 6 korpusów po 50 cm bodajże każdy bierze, zabezpieczenie non-stop i pług jest na wario. Ma mniejsze odkładnice, nie zakrywa aż tak dobrze jak piątka, widzicie, tu trochę zostaje, no ale no na to już, że tak powiem, nie poradzę, i tak tu będzie siana kukurydza. Więc mi, że tak powiem, nie przeszkadza. Wiem, że tutaj mógłbym to mulczować czy talerzować, ale w prosty sposób po prostu nie ma kto tego robić, nie ma na to czasu. Bo już mamy prawie grudzień, a jeszcze mam naprawdę dużo do zaorania, a czasu mało. Dlatego jest jak jest, działamy. Jak widzicie tam, nie wiem czy widzicie, ojciec muci. Jest to, że tak powiem, ostatnie pole normalne, bo jeszcze jest pół pola, ale ona jest zalane wodą, więc tam chyba jak przyjdą mrozy w styczniu, to sobie zrobimy młócenie w styczniu, bo, że tak powiem, raczej nie widzę innej możliwości. Pod ostatnim vlogiem była bardzo, że tak powiem, rozbudowana dyskusja. Cóż, no, że tak powiem, jak ktoś chce tak dyskutować, nie zabraniam, ale nie wiem, czy to ma sens. Co do tego, zaraz jak wjadę, tu będzie lepiej widać, bo akurat jestem na takim polu ciężkim. Nie jest to najcięższe pole, ale jest ciężkie, że tak powiem. O, jak widać, no widać, typowa glina, ona w ogóle się nie ma ochoty zbytnio kruszyć. A co do mojej wypowiedzi, gdzie chodzi mi o równe pole, to chodzi o to, że tutaj jadąc, pierwsza odkładnica po prostu dosypuje poprzedni przejazd i po prostu pole, że tak powiem, nie powstaje, nie powstają żadne takie górki. No a wiadomo, jest to takie pofalowane, tak jak to ma być, bo jest to glina, ale no tutaj, że tak powiem, pod ostatnią wypowiedzią nie dało się dogadać, no ale to już, że tak powiem, inna sprawa. Jeżdżę tutaj teraz aktualnie no 9 na godzinę, maksymalnie do 10 na godzinę, 10-9 mniej więcej z tym pługiem na tej ziemi. No i że tak powiem, fajnie się tym pracuje. Spalanie tutaj no wychodzi 20 litrów na hektar. Dużo i niedużo. Na tą ziemię nie jest źle.
i na te warunki nie ma na co narzekać. Co do kukurydzy, to tak, tutaj jest, że tak powiem, to pole, tutaj odmiana jest 300 VO. Ona była dość dobrze zasilona, dlatego jest jako ostatnia mucona, bo jeszcze tak, no teraz już nie widać, ale jak było jasno, to ona tak jeszcze lekko zielonkawa była, ale teraz już tego nie widać. Wilgotność 32%, plon gdzieś około 15% na mokro. Nie jest to, że tak powiem, na ten rok jest, nie jest źle. Bodajże, że tak powiem, jak dobijemy do końca, będzie przeszło 280 hektarów tej kukurydzy. A na magazynie mam już przeszło 2100, prawie 2200 ton na sucho, więc myślę, że spokojnie do 2300 ton dobijamy w tym roku. Więc możecie sobie to przeliczyć, no poniżej 10 ton, że tak powiem, wyszło na sucho, ale naprawdę, no, na nasze ziemie, na ten rok nie ma na co narzekać. W niektórych rejonach Polski jest dużo gorzej, dlatego tak, a nie inaczej. Że tak powiem, miałem nadzieję, że uda mi się nagrać ten vlog z CX-a, ponieważ on był nagrany, ale bardzo słabo mnie tam było słychać, dlatego chciałem nagrać jeszcze raz, no ale no jak widzicie, no ostatnie pole mucimy, więc no nie będzie, że tak powiem, wykorzystam to, co mam nagrane do filmu, to myślę, zrobię jakiś film z ujęciami z GoPro i tak dalej, no to będzie jakby tylko taki pokazane, jak to wygląda z środka, no nie będzie, no z muzyką czy coś tam, no ale no zawsze coś, że tak powiem. Ile tutaj mamy? O, 7 minut, to jeszcze. Ostatnio miałem tak, bo część widzów powyżej 10 minut twierdzi, że vlogi są za długie, a część widzów znowu chce vlogi jeszcze dłuższe, więc że tak powiem, myślę, będę to tak jeden krótszy, jeden dłuższy, żeby to jakoś, że tak powiem, wypośrodkować. No tam widzicie, tak, no zbiera się łęcin trochę przy tym kole, ale to, że tak powiem, jak cofnę, to one wtedy spadają. Ale tak to nie robi to, że tak powiem, problemu. Co tak jeszcze, w tej ósemce już mam ponad 500 godzin, 535 i 6 dziesiątych godziny. Myślę, że spokojnie, no, do 600 na pewno, jak nie do 700 dobiję jeszcze do końca roku. No, co tak jeszcze ciekawego? Mamy jeszcze w planach zasiać pszenicę, najprawdopodobniej już przewódkę, bo, że tak powiem, o zimę już raczej nie zdążymy, ale przewódkę to jak najbardziej. Ale będziemy widzieć, kiedy ją będziemy siać, bo mamy ją w planach zasiać na polach lekkich, więc akurat to, że tak powiem, idzie na drugi plan. Pierwszoplanowo chcemy tutaj skończyć mady, no ponieważ w przypadku przyjścia mrozów, no to, że tak powiem, może być problem, a tak po prostu to skończymy, ale nie jest już ich aż tak dużo, więc myślę, w tym tygodniu się z tym uporam, dlatego też, że tata jutro startuje z drugim pługiem, T7, z pługiem czterosklibowym obracanym, również fugelnota. Nie wiem, może też nie coś tam będę orać, najwyżej nagram, jak nie, no to nie. Będzie tam orać takie mniejsze kawałki, jakieś bardziej klinowate i tak dalej. Ja te większe, że tak powiem. No, co to
tak jeszcze, w planach jeszcze mam nagrać, jak mi się uda, coś tam z tej bazy magazynowej, jak to tam wygląda w suszenie. Też myślę, że uda mi się nagrać, teraz fajna hałda jest kukurydzy mokrej, więc powinno to fajnie wyjść. Może mi się uda którymś popołudniem, jak będzie coś czasu, ale to jeszcze zobaczę, jak to tam wyjdzie. No i tak, no myślę, że to będzie na tyle, więc zadawajcie pytania i do następnego razu. Cześć!